życiu to jest właśnie tak, że jak się płynie z prądem, to nie trzeba wiosłować. A jak się wraca pod prąd, to trzeba, no i tak właśnie jest. Za wcześnie. Pytanie, czy ty płyniesz w życiu z prądem, czy pod prąd? Różnie. No właśnie. Może jestem w życiu zrobić no, plum? No. Czekaj. Jak ją wrzucić tak teraz, na... Tak na hamar. Tak? No. Tak? Czy tak? No, tak pionowo chyba tak będzie lepiej, no. W którym miejscu? No. Nie. Dobra. Nie. No, nic nie. Kurwa. Jaki wypad śniadanko w moim supraśle. No. Supraśle. Ba. Robię coś, co zawsze chciałem zrobić. Dobra, zmontowałem pierwszy film, ten, który oglądaliście wczoraj, czy tam kiedyś. Kamień z serca, bo jak zobaczyłem, że mi się te pliki nagrały bez dźwięku, to normalnie załamka, nie? Ruszyli z kopyta i od razu spierdolone. Ale dobrze, słuchajcie, bo to chodzi o... Ale dobrze, słuchajcie, bo to chodzi o takie jakieś wdrożenie się w rytm i o to, żebyśmy wszyscy wyczuli, jakie jest opóźnienie między tym, co ja robię, a tym, co jest na filmach. Jeśli chcecie, żeby to opóźnienie było mniejsze, to chodźcie na Insta, na Insta, na Insta, na Insta. Mój oraz Michała. Bezdomny pelikan, Krzysztof Gonciarz, to my. Montuję TikToki, jestem TikTokerką. A właśnie, bo ty jeszcze teraz TikToka robisz, nie? Jak się nazywasz na TikToku? Bezdomny pelikan, tak no samo dobrze, jak na YouTubie. No dobrze. Co to było? Pamiętam je. Wszystko to, co nagrywałem tam, nagrało się bez dźwięku. Okay. Tam z wami wtedy, więc... No. No cóż. Przepraszam, zawiodłem. Spoko, nie jakby... Już go szczęcimy na Insta. Tak, daliśmy mu followa w ogóle. To się w ogóle nazywa chrupaki. Poznałem to tutaj, to są takie jakby skrawki chleba, rozumiem, niesprzedanego z piekarni o smaku serowym. Taka przekąska, no. Budzi. No i ten Jamicie do niego przemówił ludzkim głosem. No i wiesz, no i pan Andrzej w szoku, nie? Kurczę, no i wiesz, zaczyna gadać z tym psem. Pies normalnie jest tam z nim, wiesz, podkręca tematy, podkręca bajerę. No i normalnie, wiesz, jakoś tam po pewnym czasie to zaakceptował. No i kurczę, wiesz. No i ten Jamiczek zaczął mu doradzać różne rzeczy, nie? Kurwa. Będzie jakiś długi kawał tak. A to mi się nie chce nagrywać. Lepsze? To niech mu będzie kryje lejsun. Okay. To jest koniec żartu? Tak. To było śmieszne. No. Dawaj następny. No. To się dzieje, to jest mój konwersacji, są wszyscy i właśnie nas pytają, kiedy będziemy, zamiast czytać żarty. Nie. Dobra, wyrzuć te chusteczki i możemy... Jesteśmy w drodze już dziesiątki godzin. Przejechaliśmy za Augustów. Jedziemy do miejscowości Frącki, gdzie mieści się bardzo ładna sauna nad rzeką. Czarna Hańcza. Czarna Hańcza. I mamy też w planach spotkać mistyczną postać z Białegostoku, Piotra Kadysza. Mają na nazwisku Kadysz. Ja w tym samym. To było bardzo. Nie, to tam było. No to się zdarza. Ale zajebiście. Musiałeś mieć jakieś tam studniówki bez mikrofonu podpiętego, tylko wisiał mi kabelek obok. No to widzisz, to podobny klimat. Zdarza się najlepszym. Co najpierw robimy, rzekę czy ten? Ja zawsze najpierw wchodzę do rzeki, bo jak wchodzisz w sumie. No, w sumie.
Kurde, przyjemnie to wygląda. Buta tam możesz przejść się w rzeczy. No super fajny dotyk. No ogólnie jak tam dalej się pójdzie. Trzeba być twardym jak ludzie z Podlasia, żeby tutaj wiesz. Patrz, patrz. No to jest właśnie ta podlaska siła, zwierzęcość. No dobra, no to... Czy masz to w sobie? Jak wskoczysz, to stań. Cicho! Spokój, oddech, ręce w dół. Ręce w dół. Nacisnę. Nie, teraz się nagrywa dopiero. No to nie będzie. Się nie nagrało, to już jestem w wodzie. No ale jeszcze nie raz będziesz wchodzić. Dawaj, dawaj, muszę po prostu załadować, nie ma innej rady. Dziękuję, boga, spokój się. Trzeba ten pierwszy szok ogarnąć i jestem. Ale to będzie cały czas parować. Teraz masz jakieś polewane. Takie, muszę robić te. Wyciągnąć po prostu, nie? Ja jestem... Już, Adam, spokojnie, już na razie. No, jest mocno. Jestem sałonowym leszczem, już mam ochotę wyjść i skoczyć do tej wody. Nie. To jest banowane. Zupełnie jak w japońskim onsenie, tylko w majtkach. Ja się nie wiem. Tak jest! Żebra masakra, 12 godzin. Co? Co? Jak się czujesz? Bardzo dobrze. Jest przyjemnie. Ja, żebyś nie spadł. Patrz jaki forfite. Patrz jaka Franca. Forfiter kurwa. Topiec. Nie, odejdź. No. Paruję nadal? Paruję, no. No to mów. Polewasz picie. Pijesz, Wódka. Pijesz picie. Przecież, pijesz picie. Poprzez. Słomkę. Pod. Pod słomką? Prawda. Co? Pod słomką? Pod słomką. Wieczko na napój. Poprzednie. Poprzednie. Pijesz picie. Słomka. Przecież. Lód. Pojemnik. Okej, dobra, kubek. Prawie, kubek. Podobne. Szklanka, kubeczek. Przecze. Pretensjonalne. Pokal. Kieliszek. Przecze, filiżanka. Prawda. Okej. Pod płaszczem. Koszula. Pindel. Nie wiem. Przecze. Ekshibicjonista. Pod płaszczem. Ciało. Ciało, okej. Okay. Brzuch. Nagość. Pod ciałem. Szkielet. Szkielet. Kości. Jest! Kości, pan poukładał... Klocki. Prostokąty. Cegłę. Dom. Murarz? Tak. Dobra. Już jest? Tak. A co jak ktoś powie inne słowo niż na P? No to mówisz, to nie jest na P. No i jesteś wtedy frajerem. Przedwczoraj. Wernica? O, impreza, wernisaż. Pola ci wyjść. Zabrzmiało nawet legitnie. Fajnie tak bada tymi nóżkami, idziemy. O, patrzy na nas. On tutaj szpieguje, czy te niższe formy życia, my dobrze się rozwijamy, nie? Ale to ja też tutaj chętnie. Dobra, podaj go ludzie. No i zajebiście. Saunujemy jak na Podlasiu. Jeśli ktoś uważa, że ma... Jeśli ktoś uważa, że ma bardziej ekstremalną saunę, to niech pisze i daje znać. I się trzęsie, kurde. Jaki morda. Ja mam przykład, ja już przecież. Thank you.
Witajcie, jest biernym użytkownikiem życiasem serwisu Gdzie stoją.pl. Jest to forum o tirówkach. Tak, bo oni się dogadali na cenę, a oni powiedzieli, że wyszło wszędzie. Mocno! Nie, to już. To już i tak nikogo nie oszuka. Mogę poświęcić. O, no masz. O, tak, no. Tak będę za. A się włączył Sport Focus, to dobrze? Ale to w ogóle my... Wczoraj jak jechaliśmy autem, nie, to ja mówię do kamery, o, ale beka, jakby ktoś zrobił takie blu... To najlepiej wtedy. O, lubię. To lubisz. A, nie, no mało jest rzeczy. A bo wiesz, o, tak wiesz, zarzucasz i bucha, nie, od razu. Takiego, no, bezpiego, nie? No. O kurwa. Kurde, no, jak, jakaś taka reklama. Nie pierdolę, że są tak... Delfina? Nie widziałem delfina nigdy. Czekaj! Patrz! To jest delfin! A teraz, żeby było śmieszniej, to my organizujemy ognisko dla znajomych, których poznaliśmy tutaj w okolicy. Tutaj właśnie u Mateusza w pustelni. 32, jestem 90. Aha. Spoko. A ty? 34. Okej. Okay. Saun. My sobie jak chodzimy raz w tygodniu zimą, to sobie chodzimy tutaj. Daleko. Tam to jest takie na pewno miejsce... To czemu tamte jest bardziej dojebana? Na chwilkę. No możemy, to zawsze... Właśnie gadałam o tym, już nie pamiętam z kim gadaliśmy. To chyba jest jakieś takie polskie... O, to z tobą gadałam, bo albo powiedziałam... Albo podlaskie. Bo, nie, polski, no, polski. A ty, wy nie chodzicie na spacery, jak pijecie? Właśnie nie... No nie wiem, może gdzieś... Tak, śmiało, no ja je wam robię. Ja się ten kiełbasy nażarłem, że ja się ledwo na nią patrzę. Ja popatrz tą czołówką tutaj w kamerę. O, tak? No trochę tak, tak poruszaj trochę lewo, prawo. One. I takie listy jeszcze. Tak, zachowane. Pocztowe. No pytali mnie, jaką mam lalkę. Co to